Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu realizowanym przez Instytut Badawczy Pro Vita Bona w cyklu Trzecia Rzesza – Anatomia Zbrodniczego Systemu. W poprzednim odcinku mówiliśmy o kulisach uwięzienia Adolfa H. Okazało się bowiem, proszę Państwa, że w ostatnim odcinku używaliśmy pełnej nazwy pewnego niemieckiego dyktatora, który jest ściśle z tym właśnie cyklem powiązany, i okazało się, że YouTube ma z tym nazwiskiem duży problem, więc szanujemy zasady panujące na tym gościnnym portalu i nie będziemy tego nazwiska więcej już wymieniać. Zamiast tego będzie AHA, Adolf H., bądź też Adolf taki, bądź też jakieś inne określenia. Wierzymy w Państwa inteligencję, bystrość, spostrzegawczość, więc na pewno nie będziecie mieli problemu ze zrozumieniem, o kim jest mowa. A przechodząc do rzeczy. Tak jak powiedziałam, skończyliśmy w momencie nieudanego puczu przeprowadzonego przez Hitlera razem z Ludendorffem, z oddziałami SA w nocy z 8 na 9 listopada 1923 roku. Pucz był całkowitą porażką i najważniejsze właściwie jest to, co się zaczyna po puczu. Czyli na początku następnego roku, 1924 roku, zaczyna się proces przeciwko uczestnikom tego puczu, w tym właśnie Adolfowi H., jak również Ludendorffowi. Czy ja wymieniłam nazwisko Adolfa H.? Raz ci się zdarzyło wcześniej, ale no, może raz. Przyzwyczajmy się. Tak. Przyzwyczajmy się. W każdym bądź razie zaczyna się tak naprawdę proces, który można uznać za pewne takie show medialne, oczywiście patrząc z punktu widzenia ówczesnych możliwości medialnych, czyli proces, który był szeroko opisywany w prasie, dzięki czemu Adolf H. szybko zyskał na popularności, szybko mógł też wykorzystać tę sytuację do tego, żeby ustylizować się na męczennika, na taką osobę, która w końcu przyjdzie i uratuje Niemcy i wyprowadzi je z tej tragicznej sytuacji, w której się Niemcy znaleźli. W literaturze często używa się takiego określenia, że była to pewna komedia procesowa, dlatego że puczyści byli potraktowani bardzo łagodnie, zasądzono im, jak na istniejące prawo, dość niskie wyroki, 5 lat dla Adolfa H., natomiast Ludendorff został w ogóle uniewinniony, mimo że istniały dokumenty na rzecz tego, że od wielu miesięcy ten pucz przygotowywał. I co ciekawe, te wyroki skazujące zostały wydane z możliwością szybszego zwolnienia, z czego Adolf H. skorzystał już po pół roku, więc tak naprawdę w więzieniu w twierdzy Landsberg nad Lechem w Bawarii odsiedział zaledwie pół roku. Było to bardzo ważne pół roku z punktu widzenia tego, o czym już mówiłam, czyli możliwości wykreowania swojego wizerunku jako męczennika, niesłusznie skazanego przez ciemne siły sprawujące władzę nad Niemcami, ale przede wszystkim okres ten wykorzystał bardzo twórczo, gdyż tam powstaje pierwsza część słynnego dzieła Mein Kampf, Moja walka. Druga część powstała bardzo szybko już po uwolnieniu, już na wolności. I wokół samych okoliczności powstania tego dzieła istnieją pewne legendy. Jedna głosi, że Adolf H. nie pisał tej pracy samodzielnie, że dyktował ją Rudolfowi Hessowi, który siedział w celi obok. Inni twierdzą, że jednak napisał to od początku do końca sam. Są także również wersje, że ani Adolf H., ani Hess, tylko jeszcze inne osoby stały za napisaniem tego dzieła. Nie będziemy w to wnikać. Sprawa jest o tyle otwarta, że Adolf H. cieszył się bardzo dużą swobodą w tymże więzieniu, w twierdzy. Przyjmował licznych gości, szmuglowano mu papier do pisania swojego dzieła, więc tak naprawdę no,
po prostu realizował dalej swoją działalność tylko w warunkach więziennych, co pokazuje na to, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli o tej ciągłości aparatu biurokratycznego, sądowego w Republice Weimarskiej, który się nie identyfikował z linią polityczną, która dominowała, która w jakiś sposób została narzucona czy przyjęta w Republice Weimarskiej. I po prostu ci sędziowie, ci wszyscy biurokraci pracujący w ogóle w tej twierdzy, w tym zakładzie penitencjarnym, po prostu dali Adolfowi H. i jego ludziom dużą swobodę działania. Warto o tym pamiętać. Samo dzieło, Moja walka, zostało oczywiście już szeroko opisane w literaturze i można je analizować pod bardzo różnymi perspektywami, z bardzo różnych perspektyw. My tutaj, w tym odcinku, skoncentrujemy się na tylko i wyłącznie jednym aspekcie tego dzieła. Na razie pominiemy wszystkie kwestie ideologiczne, bo je omówimy po prostu w osobnym odcinku, czy wręcz w odcinkach, a skoncentrujemy się na wyobrażeniach dotyczących techniki sprawowania władzy, które zostały jasno wyrażone w tym dziele i które potem znalazły odzwierciedlenie w praktyce władzy, tak naprawdę w III Rzeszy. I co ciekawe, wyłożona tutaj teoria dotycząca określonej praktyki działalności politycznej i metod sprawowania władzy jest tak naprawdę aktualna do dzisiaj. Tak, oczywiście, no, pokażemy dzieło, bo dzieło, polskie tłumaczenie do nas dotarło. Ja celowo tutaj zasłaniam autora, imię i nazwisko, także pokazujemy podobnie tylko jak, tak. Podobnie jak księgarnia Bonito, która także sprzedaje, ale z rozmazaną okładką. Z rozmazaną okładką, żeby nie propagować, no ale teraz wszyscy się boją propagowania. Mówił mi kiedyś księgarz w jednej z warszawskich księgarni, że jest prywatnie modelarzem i skleja samoloty. I kiedy kupuje się samoloty, samoloty niemieckie z okresu III Rzeszy, to nie mają swastyki, tylko mają dwa oddzielne, prawda, fragmenty, z których trzeba sobie tą swastykę samemu złożyć, prawda, żeby nie upowszechniać symboli totalitarnych zakazanych w Polsce przez konstytucję i odpowiednie praw. Tym niemniej Mein Kampf, no, mimo że dotarł do nas dopiero kilka dni temu, oczywiście jest nam już lekturą znaną. Ja w ubiegłym roku napisałem w Profide Rege et Lege, które tradycyjnie propaguję i zachęcam do czytania, i można je kupić w sklepie konserwatyzm.pl. Artykuł taki duży na 70 stron maszynopisu, który mi zajął, na temat antropologii politycznej Adolfa Hitlera. I postanowiłem podejść do Mein Kampf troszeczkę inaczej, niż się do tego podchodzi. Dlatego, że do tej książki podchodzi się jako do źródła do badania ideologii III Rzeszy. Ja bym powiedział tak, no, jeśli to miałaby być cała wykładnia ideologiczna III Rzeszy, no to cieniutka jest ta III Rzesza intelektualnie, dlatego że Mein Kampf, no, to jest w gruncie rzeczy coś w rodzaju autobiografii Hitlera, w której wiele wątków się miesza, trochę historycznych, trochę autobiograficznych, trochę refleksji filozoficznej, trochę o polityce. Książka jest niespójna. Również jest niespójna pod względem ideologicznym. Tak jak tutaj Magda powiedziała, będziemy o samej wizji politycznej Mein Kampfu mówić oddzielnie. Ja tylko zwrócę uwagę na taki element, że w tomie pierwszym Adolf H. jest zwolennikiem pangermanizmu, a w tomie drugim już jest rasistą. Także zmienia nawet swoje poglądy w trakcie pisania, dlatego że warto zwrócić uwagę, że przebywając przez te kilka miesięcy w więzieniu, to jest okres z punktu widzenia rozwoju intelektualnego tego polityka najważniejszy w życiu. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej musiał zarabiać na życie, co powodowało, że miał mało czasu na lektury, a z ulubionych jego lektur to były przede wszystkim broszury polityczne, no i lektura Karola Maya, jak wiadomo.
A tymczasem siedząc w więzieniu miał pół roku na to, żeby czytać książki, których mógł korzystać swobodnie zarówno z całkiem podobno niezłej biblioteki więziennej, jak i również w książkach przynoszonych mu przez znajomych, między innymi przez znanego ojca geopolity, jednego z ojców geopolityki niemieckiej, Karla von Haushofera, który mu donosił te książki. Mamy w pamiętnikach, tam różnych zapiskach Haushofera, jakie tytuły mu nawet donosił. Mógł swobodnie ze wszystkimi się spotykać, dlatego że cele, w których siedział on i Hess, nie były zamykane. To zresztą tworzy pewien problem, dlatego że ponieważ cele nie były zamykane, dlatego nie wiemy, którzy z gości przychodzących do poszczególnych więźniów przychodzili do kogo. Na przykład skąd jest na przykład cała dyskusja o wpływie Haushofera na Mein Kampf, dlatego że Haushofer oficjalnie do Hitlera przyszedł tylko raz na kilka minut. Tym niemniej, ponieważ przychodził do Hessa, który był jego adiutantem w czasie wojny, a potem asystentem na uczelni, a Hess był również, no nazwijmy to w ten sposób, takim adiutantem Adolfa H., no to jest oczywiste, że zapewne się spotykali, ale o czym rozmawiali i tak dalej, nie jesteśmy w stanie tego się dowiedzieć, ani ile razy się tak naprawdę w rzeczywistości spotkali. Stąd są całe te problemy związane z autorstwem, prawda, tego tekstu. Ja osobiście powiem szczerze, uważam, że rzeczywiście było tak, że Adolf H. tekst dyktował. Dlaczego? Dlatego, że sam nie byłby go w stanie napisać. Był po prostu za słabo wykształconym człowiekiem, żeby napisać książkę. I pewnie Hess tą książkę wygładzał gramatycznie, stylistycznie i tak dalej, jak umiał i co się z tym dało zrobić. Ja nie jestem jakimś specjalistą od języka niemieckiego, ale germaniści twierdzą, że z punktu widzenia literackiego jest to bardzo słaba niemczyzna i tam są całe prace dotyczące wyliczeń językowych błędów, które tam są. Ja w to nie wchodzę. Tak jak było zapowiedziane, chciałbym się dzisiaj skupić nie na samym Mein Kampfie jako literaturze ideologicznej, tylko na dziele z zakresu psychologii społecznej, psychologii polityki, którym z pewnością ta książka jest. Dlatego napisałem ten 70-stronicowy tekst o antropologii politycznej, czyli o wizji człowieka Adolfa H., dlatego że Mein Kampf zawiera całkowicie, bym powiedział, nowatorską, niezwykle pesymistyczną wizję. Często się mówi o tym, że hitleryzm stanowi zaprzeczenie oświecenia. Tu rzeczywiście mamy to zaprzeczenie wizji człowieka oświecenia, jako zresztą klasycznej również, chrześcijańsko-klasycznej, człowieka jako istoty racjonalnej, zdolnej przy pomocy swojego rozumu doszukiwać się i znajdywać prawa natury, prawa biologii, chemii, prawa dotyczące społeczeństw i tak dalej. Adolf H. generalnie uważa, że tego typu poszukiwania są poszukiwaniami interesującymi kilkanaście procent społeczeństwa, liberalnych mieszczan, mówiąc wprost, którymi gardzi. Liberalni mieszczanie bowiem co robią? A mianowicie liberalni mieszczanie zajmują się głównie zbieraniem się na posiedzeniach i dyskutowaniem, czego wyrazem w polityce jest instytucja parlamentu. Adolf H. uważa, że w parlamencie traci się czas. Dlaczego? Dlatego, że dyskusje są całkowicie bezpłodne, do niczego nie prowadzą. I co więcej, w tych dyskusjach uczestniczy i interesuje się nimi zaledwie kilka procent społeczeństwa. I dyskusje, według Adolfa H., osłabiają siły witalne człowieka i całej rasy, całego narodu, dlatego że człowiek nie jest istotą racjonalną. Człowiek przede wszystkim kocha, nienawidzi, coś mu się podoba, na coś nie może patrzeć. Człowiek jest istotą namiętną, którą trzeba pchnąć do czynów. I cały jakby problem, wokół którego obraca się Mein Kampf, jest filozofia stworzenia czegoś takiego, co się w politologii określa mianem mobilizacji politycznej. Co zrobić, żeby 50 milionów ludzi, którzy sobie spokojnie żyją, pobudzić, poruszyć, stworzyć z nich masę ludzką, nadać jej kierunek, nadać jej ideę i rzucić do walki. To jest jakby główne przesłanie tej książki.
I rzeczywiście tutaj tą książkę powinien przede wszystkim czytać, moim zdaniem, i analizować, powinni ją psychologowie lub psycholodzy, przepraszam, nigdy nie wiem, społeczni, czyli ci, którzy zajmują się specyfiką działań mas ludzkich. Adolf H. bowiem zrozumiał specyfikę funkcjonowania mas ludzkich. Jak to zrozumiał? Bo przecież nie miał żadnych studiów psychologicznych. Myślę, że jest to przede wszystkim doświadczenie na froncie I wojny światowej, w której do okopów, do transzei I wojny światowej ludzie wszli jako ucywilizowani w racjonalistycznej kulturze XIX wieku. Tymczasem przez 4 lata tej wojny okopowej ludzie nauczyli się nienawiści, zabijania, funkcjonowania w masie. Szybko widać to, że jednostka cofa się i ucieka, ale masa do przodu, mimo że jest masakrowana i dziesiątkowana przez karabiny maszynowe. I to jest właśnie pewne doświadczenie, które Adolf H. wyciągnął z I wojny światowej, i stwierdził, że tą psychologię, którą obejrzał sobie w okopach i której nie rozumieli intelektualiści, którzy w nich nie byli, trzeba zastosować do polityki. Dlatego celem Adolfa H. nie jest zdobycie 50, 100 czy 200 miejsc parlamentarnych w Reichstagu. Adolf H. pisze w ten sposób, że to jest w ogóle, bym powiedział, książka, autobiografia osobnika o nieprawdopodobnych motywacjach witalnych, czyli chęci dokonania przeobrażenia świata. To jest książka napisana przez artystę, malarza niespełnionego, który chce wziąć płótno świata, zamalować je i pomalować je jeszcze raz według własnego wyobrażenia i na kolory, jakie chce. I to jest książka, w której autor sobie zadaje pytanie, czy mam moc, taką niczańską wolę mocy, do tego, aby cały świat obrócić w perzynę i zbudować od nowa. I Adolf H. mówi, mam taką moc i wiem, jak to zrobić. Trzeba pobudzić masy. Nie odwołujemy się do argumentów racjonalnych. Nie tłumaczymy. Nie. Masa nie rozumie argumentów racjonalnych, postulatów skomplikowanych, programów, nie czyta. Masa potrzebuje kilku prostych haseł. Kilka prostych haseł rzuconych na krzyż i powtarzanych w kółko, w kółko, w kółko. I masa ma znać tylko tych kilka haseł, które pobudzą je. Co pobudza masy? Przede wszystkim pobudza nienawiść. A więc trzeba krzesać nienawiść. Do kogo? Żydzi, marksiści, rewolucjoniści z 1918 roku, którzy ponoć wbili cios w plecy, przez który II Rzesza przegrała I wojnę światową. Przede wszystkim Francja. Francja, która nas pokonała i na której musimy doznać zemsty. I trzeba przede wszystkim pokazywać nienawiść. Nienawiść i pokazywać wrogów i jednoczyć tłumy. Stąd Hitler na przykład uważał, że całkowicie jałowe są debaty parlamentarne. Dlatego, że tam jest kilkuset intelektualistów, których się nie porywa. Rzecz jest w tym, żeby pobudzić masy, a masy pobudza się za pomocą spotkań z tłumem. Czym większy tłum, tym lepszy tłum. Jak sobie spojrzymy na karierę Adolfa Hitlera, to zresztą widać. No, co on takiego mówił w swoich przemówieniach? To są rzeczy, takie bym powiedział, ogólniki. Tu chodzi kwestie, jak on to mówił. Nie jest przypadek, że Goebbels jest uważany za ojca PR-u w tej chwili, marketingu politycznego, a sam Hitler, prawda, tworzy, to jest ta wizja charyzmy, charyzmatycznej postaci, w takim weberowskim pojęciu panowania charyzmatycznego, która prowadzi masy. Jak mówi sam Adolf H., pisze w Mein Kampfie, ludzie przychodzą na nasze spotkania NSDAP jako tłum jednostek, a wychodzą jako masa, naładowana ideologicznie, zdolna do wielkich porywów, do heroizmu, w zależności od tego, jak wódz rzuci. Ja osobiście uważam, że w Mein Kampfie najbardziej taki najbardziej znaczący fragment, to jest o porównaniu nazizmu do chrześcijaństwa. Przy czym nie chodzi tutaj o powiedzenie, że nazizm objawia taką prawdę jak chrześcijaństwo. Chodzi tutaj o pokazanie pewnej psychologii religijnej, którą trzeba użyć na rzecz wielkiego ruchu politycznego. I Adolf H. pisze w ten sposób w rozdziale 12 pierwszej części. Przyszłość naszego ruchu zależy od fanatyzmu, a rzekłbym nawet, że od nietolerancji. Dzięki niemu nasi zwolennicy stają murem po naszej stronie i nie mieszają nas z innymi, podobnymi programami.
Błędnym jest mniemanie, że ruch jest tym mocniejszy, im z większą ilością podobnych ruchów się połączy. W oczach zewnętrznych obserwatorów wydawać się może, że przyrost liczebny oznacza wzrost znaczenia i siły. Ale to oznacza przyjęcie do ruchu ziaren niestabilności, co wcześniej czy później stanie się widoczne. Moc każdej struktury, która jest wyrazem idei, zależy od panującego w niej ducha fanatyzmu i nietolerancji, fanatycznego przekonania o własnej słuszności. Dobra idea, tak wyposażona, staje się nie do zwyciężenia. Moc chrześcijaństwa tkwi właśnie w nieubłaganym, fanatycznym głoszeniu i walce o swoją naukę, a nie w próbach pogodzenia jej z filozofią starożytną. Kłamstwa i oszczerstwa są ściśle związane z poczuciem nienawiści. I mówiąc o krytykach Kościoła katolickiego przez naukę nowożytną, Adolf H. pisze: w konsekwencji tych krytyk Kościół jest silniejszy niż był wcześniej. Podobnie jest i z NSDAP, która ukonstytuowała swoje zasady w postaci 25 tez. Muszą one być traktowane jako równie nienaruszalne i niewzruszalne. Nie wolno nikomu z nas ich krytykować, zmieniać. Musimy zawsze ich bronić. Czyli jest to credo religijno-polityczne ruchu. I ruch przy pomocy tego credo, wykorzystując kryzys polityczny i gospodarczy, fanatyzuje masy tylko i wyłącznie szcząc nienawiść i proste hasła. Nienawiść i proste hasła. Adolf H. porównuje tłum, którym gardzi, bo to jest książka, w której wynika, że Adolf H. gardzi tłumem niemieckim, Niemcami. To jest motłoch, tłum, który trzeba sfanatyzować i rzucić przeciwko Republice Weimarskiej, a potem uzbroić, dać karabiny, dać hełmy, dać mundury i posłać na walkę o zupełnie nowy świat. Adolf H. porównuje naród niemiecki do kobiety. To jest tam bardzo taka wizja, bym powiedział, no, nazwijmy to macho, prawda, że kobiety kochają tylko tych mężczyzn, którzy je biją i tylko wtedy, kiedy są bite, to wtedy rozumieją, że są kochane i wtedy są uległe. I Adolf H. uważa, że tłum też trzeba uderzać, bo wtedy jest uległy. Jeśli tłum się buntuje, jest pacyfikowany przez SA, prawda? I to pacyfikowane w przypadku pałek, pięści i tak dalej. I na sali zostają tylko fanatycy ruchu. I tworzy się wielki ruch, który tworzy alternatywną rzeczywistość polityczną do Republiki Weimarskiej, który jest na jedno skinienie wodza, sfanatyzowany na skinienie wodza i wódz za pomocą tego alternatywnego, można powiedzieć, społeczeństwa do Republiki Weimarskiej, alternatywnego narodu, ją obala i wtedy będzie tym wielkim artystą, tym, któremu nie pozwolono studiować, prawda, sztuk pięknych i który wymaluje za pomocą tego folku swojego nowy świat i nową rzeczywistość. Tu się oczywiście pojawia pytanie, a czy jeden człowiek ma moralne, polityczne, etyczne prawo do tego, żeby obrócić cały świat do góry nogami i namalować go według swojej woli. I Adolf H. bez wahania odpowiada: tak, bo prawo jest pochodne siły. Ja posiadam siłę woli. Przychodzę, fanatyzuję i magnetyzuję tłumy i te tłumy przeze mnie oczarowane i sfanatyzowane pcham do walki. Jeśli mam moc w sobie, aby te tłumy oczarować i pchnąć, to znaczy, że mam prawo zmienić świat i pomordować miliony ludzi, bo to jest prawo silniejszej psychiki. Tu trzeba przyznać, że Adolf H. jest nieprawdopodobnie zakochany w swojej sile psychicznej i jest przekonany, że siłą swojej woli jest w stanie zmienić całkowicie świat i stworzyć go całkowicie od zera i od nowa. Ideologia, jakieś tam mity polityczne, to są szczegóły. Najważniejszy jest ten człowiek, artysta, który zmienia rzeczywistość swoją wolą i na tym polega moc ludzka. To jest oczywiście w jakiś sposób odbicie całej filozofii niemieckiej, niczańskiego nadczłowieka, Fichtego, tej wizji, że jednostka stwarza rzeczywistość, prawda, Hegla z tymi jednostkami, rozumamy na koniu, tutaj właściwie uczucie na koniu, prawda, czy mitologia na koniu. Także to jest książka fantastyczna z punktu widzenia studiowania psychologii, porównując ją na przykład z takimi myślicielami jak, nie wiem, Gustave Le Bon i psychologia tłumu.
czy innymi wizjami pokazującym taką naturalistyczną, namiętną, mitologiczną skłonność człowieka, nie wiem, Elias Canetti, Masa i władza, prawda? Także Adolf Huff wpisuje się w ten kierunek i warto tą książkę, moim zdaniem, czytać nie tyle jako jak manifest jakiejś ideologii, no bo to jest intelektualnie nędzne, to jest przede wszystkim wyraz woli, nieprawdopodobnej woli i siły psychicznej człowieka, który sobie zamarzył, że jest w stanie zmienić świat wedle swojego indywidualnego wyobrażenia. I to jest, moim zdaniem, pewien fenomen historii, że jeden człowiek jest w stanie wywołać wojnę światową po to, że ma marzenie, że zmieni świat. Dlaczego był tak uwodzący? No to sobie można zobaczyć na przykład na YouTubie, na którym Państwo teraz oglądacie, na przykład film Leni Riefenstahl, prawda, o Partajtagu w Norymberdze. Tam zobaczycie Państwo tą całą wizję tej jednostki, która gestykulując i przemawiając masy całe ludzkie hipnotyzuje. Jak to napisał Robert Brazillat, francuski faszysta, który w latach 30. był na jednym z Partajtagów w Norymberdze. Ten, kto nie potraktuje Partajtagu jako cudu, czy od podobieństwa do cudu transsubstancji w czasie mszy świętej, ten nic kompletnie nie zrozumiał z narodowego socjalizmu. Dokładnie. I tutaj dotykamy zupełnie kluczowej sprawy związanej z określonym obrazem, który jest tworzony w mediach masowego rażenia dotyczącego właśnie siły oddziaływania tego dzieła, dlatego że powszechnie uważa się, że ponieważ Mein Kampf był wydawany w wielu milionach egzemplarzy, to był też masowo czytany i tak naprawdę ta książka w walnym stopniu przyczyniła się do szerzenia właśnie ideologii narodowego socjalizmu. Ten pogląd jest błędny, dlatego że Mein Kampf oczywiście był sprzedawany w wielu milionach egzemplarzy, ale po to, żeby po pierwsze i Adolf H. i jego partia na tym zarabiali, dlatego że to było ważne źródło finansowania tak naprawdę samego Adolfa i jak również całej partii. Co więcej, już po objęciu władzy, jak od 1936 roku, wiele urzędów stanu cywilnego prezentowało młodożeńcom jeden egzemplarz Mein Kampfu zamiast Biblii i oczywiście te wszystkie egzemplarze były kupowane z kasy publicznej, na czym też właśnie Adolf H. i jego partia zarabiali. Więc było tak naprawdę używane tego, żeby transferować po prostu środki, w dużej mierze środki publiczne do pewnych jakichś tam prywatnych kieszeni czy partyjnych kieszeni. Czyli zresztą, brał pieniądze i zresztą sam Adolf H. też nie ukrywał, że napisał tę książkę między innymi dla pieniędzy, prawda, bo już stawał się sławny i wiedział, że tą książką po prostu może zarabiać. I co więcej, tę książkę należy potraktować jako swego rodzaju właśnie element PR-u. To było właśnie napisane po to, żeby kształtować właśnie ten PR wodza, PR przywódcy, PR męczennika, PR wizjonera, który poprowadzi te masy. To jest trochę, można powiedzieć, współcześnie prawie każdy jakiś znaczący polityk pisze sobie swoją taką własną autobiografię albo jakiś taki swój własny manifest. To jest szczególnie modne w krajach anglosaskich. Jak piszecie Państwo w Google, nie wiem, autobiografia i nazwiska polityków, to szybko Wam coś wyskoczy, czy to Barack Obama, czy Reagan, czy Winston Churchill, czy również polscy politycy. W ten sposób tworzy się właśnie pewien mit, prawda? To już jest, sama ta książka już jest elementem tworzenia pewnego mitu właśnie określonej osoby. Stąd też taki tytuł, prawda? Ponieważ tam pierwotnie tytuł miał być inny, ale ostatecznie właśnie ten tytuł pokazuje moja walka, czyli ja tutaj umieram, walczę, prawda, za miliony, mówiąc naszym polskim językiem, naszymi polskimi gdzieś tam wyobrażeniami. Natomiast jeśli chodzi już o stricte samą siłę oddziaływania na poziomie ideologicznym, ta książka, tak jak powiedziałam, mimo że była sprzedawana w wielu egzemplarzach, nie była masowo czytana. Nie była masowo czytana po pierwsze ze względu na jej wielkość. Tutaj oczywiście mamy kilkadziesiąt stron prowadzenia, ale to jest zaledwie kilkadziesiąt stron, czyli tak naprawdę taka jest mniej więcej wielkość oryginału. Ta książka jest po prostu, jest gruba i mało kto lubi czytać takie kobyły.
Po drugie, jest fatalnie napisana. To jest tak naprawdę dzieło grafomana, napisane właśnie kiepskim językiem, sposób gdzieś pretensjonalny, po prostu bardzo egzaltowany i ani nie wciąga, ani w jakikolwiek sposób nie zachęca do tego, żeby ją dalej czytać. A przede wszystkim jednak, zgodnie z tym, co Adolf Huff sam w tej książce powiedział, takie opaśne książki nie mogły być po prostu narzędziem jego propagandy. Nie mogły być narzędziem jego propagandy z powodów, które sam w tej książce wyjaśnił. I bez wątpienia Adolf H. był olbrzymim talentem, jeśli chodzi o wyczucie psychologiczne ludzi, umiejętność przemawiania. Bez wątpienia był obdarzony charyzmą, był świetnym mówcą i po prostu miał w tym zakresie olbrzymi talent, co potem po prostu rzeczywiście świetnie wykorzystał. Ale sama ta książka nie była narzędziem propagowania ideologii z tych powodów, które wyłuszczyłam. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że książka oczywiście przez 70 lat nie była dostępna do publikacji. Rząd bawarski posiadał prawa autorskie do tej książki i nikomu nie udzielał, znaczy nie dawał zezwolenia na jej publikację, gdyż od razu przyjęto, gdzieś szybko po wojnie przyjęto narrację, że to właśnie ta książka była tym narzędziem, które zarażało Niemców do tejże właśnie ideologii i w związku z tym, jeśli zakażemy publikować to dzieło, to wtedy ludzie nie będą się zarażać tymi złymi ideami, z czym się absolutnie zgadzamy, jeśli chodzi o cenę tych idei, ale naszym zdaniem właśnie zakazanie publikowania tej książki było po prostu swego rodzaju socjotechniką. Po pierwsze, żeby ludzie nie zwrócili uwagi na to, co tu jest powiedziane, czyli właśnie jak tak naprawdę działa współczesna propaganda, bo ta współczesna propaganda tak działa i wszystkie państwa w tym momencie się po prostu posługują tymi technikami i można powiedzieć, że Adolf H. powiedział w tej książce za dużo. Adolf H. w tej książce powiedział za dużo, był zbyt szczery i dokładnie opisał tak naprawdę, co politycy realnie robią. I nasze przypuszczenie jest takie, że ta książka jest tak bardzo zwalczana właśnie po to, żeby ludzie pewnych rzeczy nie rozumieli. I co więcej, zakazanie, właśnie takie tępienie publikowania, czytania tej pracy służyło także temu, żeby właśnie tworzyć takie błędne zupełnie wyobrażenie, że to poprzez lektury określonych książek ludzie się masowo zarażają określonymi ideami. Podczas kiedy praktyka była taka właśnie, że sukces tej formacji ideowej, politycznej zależał przede wszystkim od doskonałej propagandy. Od doskonałej propagandy, z tych narzędzi tak naprawdę wypracowanych przez nazistów czerpią do dzisiaj wszyscy. I tutaj w kontekście tego chciałabym zwrócić uwagę na to, że w związku z pojawieniem się polskiego tłumaczenia pojawiły się już pierwsze głosy krytyczne, dlaczego ta książka się w ogóle ukazała, dlaczego państwo polskie nie zakazało publikowania tej książki. Mam tutaj dwa doniesienia prasowe o pierwszych głosach krytycznych, dlaczego państwo polskie w ogóle pozwoliło na taką publikację, dlaczego nie zabroniło. Jedno doniesienie dotyczy stowarzyszenia Kursk, zostało opublikowane na Sputniku. Poniżej tego nagrania umieszczę link do tego, jak również do drugiej wiadomości, którą tutaj zacytuję, a konkretnie chodzi o stowarzyszenie imienia Jana Karskiego, które także właśnie wyraziło głos sprzeciwu i między innymi w oświadczeniu czytamy tak. Uważamy to za moralne zło. Nie przyjmujemy tłumaczenia, że komentarz do polskiego Mein Kampf ma obnażać jego zło i roztłumaczać Polakom. Oni naprawdę w ogromnej większości doskonale to pojmują. I dalej czytamy, że jego autorzy uważają, że nie istnieją żadne merytoryczne i historyczne przesłanki do wydawania psychopatologicznego manifestu, który popchnął do zbrodni na ludzkości miliony Niemców oraz ich sojuszniczych kolaborantów. I zdaniem sygnatariuszy oświadczenia, Mein Kampf jest nośnikiem moralnej epidemii porażającej umysły i infekującej zło. Doskonale jest to rozumiane w ogromnej większości państw, które te wydawniczej zarazy zabraniają.
Naprawdę nie trzeba sprzyjać zarazie koronawirusa, aby uwierzyć, jak tragicznie może być skuteczna, podkreślono. Są to bardzo ważne sprawy, gdyż tutaj właśnie ta książka porównywana jest do zarazy, do epidemii, czyli na zasadzie każdy, kto tę książkę przeczyta, to się zarazi. To w ogóle podkreśla w jakimś sensie, czy potwierdza w jakimś sensie to, że wiele ośrodków opiniotwórczych w Polsce i za granicą de facto zgadza się z wizją Adolfa Hahn i z jego wizją antropologii, czyli że ludzie za wiele nie rozumieją, za wiele nie myślą, nie wnikają w pewne rzeczy i jak im się da do przeczytania taką książkę, to będą tak głupi, że po jej przeczytaniu od razu będą patrzyli na świat oczami narodowego socjalizmu. Więc mówimy dzisiaj o tym właśnie z tego powodu, żeby zwrócić uwagę na pewne zakłamanie, zakłamanie współczesnych elit, które z jednej strony twierdzą, że oświecają lud, prawda, że bliskie są im idee oświecenia, edukowania i tak dalej, a potem przychodzi, jak przychodzi co do czego, to wyłazi z nich właśnie taki mały Adolf H., który uważa, że ludzie zasadniczo są zbyt głupi, żeby im cokolwiek tłumaczyć i należy im dać 2-3 proste hasła na krzyż, wtłaczać w głowę za pomocą nowoczesnych narzędzi propagandy i tyle. I na tym ma polegać polityka, na tym ma polegać rządzenie ludźmi. Proszę Państwa, my uważamy, że człowiek inteligentny to jest ktoś, kto czyta wszystko, również Adolfa H., podobnie jak Karola M., czy Włodzimierza Ilicza L., już nie wspominając o Józefie Wisarionowiczu S., prawda? Który napisał najmniej. Tak, napisał z nich najmniej. Ale w każdym razie, powiem tak, człowiek inteligentny to jest ktoś, kto czyta i rozumie. Dlatego zakazywanie czytania jakichś książek przynosi skutek całkowicie odwrotny, ponieważ są to książki zmitologizowane. Ja tak samo obserwuję też to nie tylko w tej przypadku, dlatego że ja myślę, że największą niedźwiedzią przysługę, jaką można by zrobić faszyzmowi w Polsce, to jest opublikowanie nawet nie tej książki, tylko opublikowanie mitu XX wieku Alfreda Rosenberga, dlatego że po przeczytaniu tej książki po prostu wstyd będzie być nazistą, tak? Jak kto tą książkę przeczyta. Więc nie ulegajmy tego typu panice. Człowiek inteligentny czyta wszystko, od tego ma rozum, żeby był w stanie ocenić, co jest mądre, a co głupie. To by było na dzisiaj wszystko. W przyszłym, na tym odcinku pewnie sobie porozmawiamy szerzej już na temat programu NSDAP. Chyba przerobimy sobie 25 punktów programowych. A przynajmniej część tych punktów, o których była mowa, bo je trzeba wszystkie starannie omówić, ponieważ Adolf H. uważał, że to jest 25 haseł, którymi na krzyż się ludzi bombarduje i że one mają zdecydowanie większe znaczenie niż ta książka. Na samo zakończenie chcielibyśmy Państwu podziękować za wsparcie finansowe, które udzielacie naszemu kanałowi i oczywiście zachęcić Państwa do dalszych wpłat, które się tutaj pokazuje, prawda, numer konta jest zresztą pod filmem. Chciałbym Państwa również zachęcić do zakupu Profiderege Tlege z moim 70-stronicowym artykułem o antropologii Adolfa Hitlera. Jest to Profiderege Tlege numer 83/2020. Można zakupić je w sklepie na portalu internetowym konserwatyz.pl. A także chciałbym Państwa zachęcić do zakupu naszej wspólnej książki Państwo Narodowe i Jego Wrogowie. Książkę można zakupić poprzez konserwatyz.pl wspomniany, poprzez sklep na stronie provitabona.pl, a także wpłacając najprościej 50 zł z dopiskiem książka na podany poniżej numer konta. W ostatnim przypadku dostaniecie Państwo książkę z wpisem odręcznym od nas, czyli z autografami autorów. Również zachęcam Państwa do zakupienia Profiderege Tlege numer 84/2020 Spór o państwo narodowe, który jest taką glosą, dopisekiem, dyskusją wieloautorską nad głównymi tezami tej książki, czyli nad sensownością państwa narodowego za i przeciw. Można również kupić jako pakiet razem, pakiet narodowy, również w sklepie konserwatyz.pl.
Dziękujemy serdecznie i spotykamy się w najbliższym czasie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.